Obudzono ich w środku nocy głośnym łomotaniem do drzwi. W obecności uzbrojonych niemieckich żołnierzy mieli zaledwie 15 minut na spakowanie dobytku życia i natychmiastowe opuszczenie swoich domów. Z dnia na dzień znaleźli się w przesiedleńczym obozie przy Łąkowej w Łodzi. Większość wywieziono na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. Dziś przypada 78. rocznica wypędzenia mieszkańców łódzkiego osiedla imienia Montfiła Mireckiego. 14 stycznia 1940 roku, gdy niemieccy okupanci wysiedlili mieszkańców osiedla, pani Agnieszka była małą dziewczynką. Kiedy zdarzyła się nasze aresztowanie, bo myśmy to tak postrzegali, to ja miałam 3,5 roku. To była dla nas enklawa wolności. Wolności, która dla blisko 5 tysięcy mieszkańców osiedla skończyła się nagle i niezapowiedzianie. Kładzie się pan spać. 22, łomot do drzwi. Ma pan 15 minut, żeby się wynieść z domu. Na dworze 20-stopniowy mróz i nie wie pan, co będzie dalej. I to jest doświadczenie mieszkańców, trauma mieszkańców. Ja nie jestem tak bardzo sentymentalna, ale wydaje mi się, że jest to potrzebne, chociażby z tego względu, z jakich są potrzebne obozy kaźni, pamięć o tym, co było, żeby nigdy w życiu się coś takiego nie mogło powtórzyć. Powinniśmy bardzo, bardzo dbać o to. Po wojnie niewielu mieszkańców osiedla wróciło do swoich domów, ale w ich rodzinach pamięć o wydarzeniach sprzed blisko 80 lat jest nadal żywa. Dziś w czasie oficjalnych uroczystości pod pamiątkową tablicą złożyli kwiaty i zapalili znicze. Niewielu już w tej chwili żyje świadków tego okresu. Tu nam bardzo zależy na tym, żeby ci świadkowie, którzy bezpośrednio uczestniczyli w tych wydarzeniach, przekazywali tą wiedzę, przekazywali młodym. Nasza prababcia mieszkała tutaj na tym osiedlu i została niestety wypędzona. To, że spotykamy się tutaj, to przede wszystkim właśnie pamięć dla tych, którzy nie przetrwali tamtej tułaczki, którzy nie mogli wrócić w to miejsce, ale i pamięć tych, którzy wrócili i dają świadectwo prawdzie, że to jest nasze miejsce na ziemi, że niezależnie od tego, jak potoczą się losy, to zawsze wracamy do swoich korzeni. Osiedle imienia Józefa Montfiła Mireckiego w Łodzi zostało wybudowane w latach 1928-1931 na ówczesnych peryferiach miasta. Mieszkania posiadały wysoki, jak na ówczesne realia, standard, elektryczność, bieżącą wodę i kanalizację, rzadkość w przedwojennej Łodzi. Na osiedlu mieszkała inteligencja, lekarze, prawnicy, urzędnicy, ale także znani artyści, m.in. Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński. Obecnie mieszka tu około 1700 osób.